Witajcie w kolejnym filmie na kanale Valorant Polska. Dzisiaj porozmawiamy o Cypherze, marokańskim obrońcy, który jest jednym z najpopularniejszych agentów zarówno w rozgrywkach profesjonalnych, jak i w grach rankingowych. Wszystko to dzięki jego unikalnym, przystosowanym przede wszystkim do grania w obronie umiejętnościom. Samego agenta omówiliśmy już podczas jego prezentacji na kanale, dziś natomiast skupimy się na tym, jak możemy wykorzystać jego umiejętności w obronie na mapach Ascent i Haven. Nie oznacza to wcale, że na bindzie czy splicie Cypher jest mniej użyteczny. Samych zagrywek jest po prostu tak dużo, że postanowiliśmy rozbić to na dwa oddzielne materiały. Zacznijmy od mapy Ascent i punktu A. To właśnie w tym miejscu najczęściej spotkamy Cyphera, który jest w stanie zdobyć mnóstwo informacji i w pojedynkę spowolnić drużynę atakującą dzięki świetnym cyberklatkom, które umiejętnie wykorzystane kompletnie ograniczają pole widzenia wrogich agentów. Zacznijmy może jednak od potykaczy. Pierwszą linkę wrzucam w bramie. Nie jest to jednak standardowa linka, przyczepiłem ją do cegieł wrogu, zwracając uwagę na to, żeby jej drugi koniec był dokładnie w tym miejscu. Taka linka jest dużo trudniejsza do zniszczenia, jeśli przeciwnicy nie dysponują takimi agentami jak Raze czy Sova. Jak widzicie, jej zniszczenie przez drużynę atakującą, jednocześnie w nią nie wchodząc, jest niemalże niemożliwe. Kolejną linkę rzucam tak, aby przyczepiła się do murku przy schodach. Nie pozwoli ona atakującym tak łatwo dostać się do mechanizmu zamykającego bramę. Jeśli ktoś z mojej drużyny pilnuje drzewa lub ogrodu, to mój drugi potykacz rzucam w taki sposób, aby jego drugi koniec przyczepił się do schodów, dzięki czemu wejście bezpośrednio na punkt A i podłożenie spajka nie będzie takie proste. Grając na drzewie lub w ogrodzie, umieszczam potykacze w następujący sposób. Linka rzucona od doniczki nie pozwoli tak łatwo na jej zniszczenie z prawej strony i zmusi do odwrócenia się plecami. Druga linka zatrzyma przeciwników przed wejściem przed ogród i jest to świetne miejsce do obrony. Jeśli potrzebujemy potykacza na drzwi, warto ustawić go tak, żeby chociaż jeden koniec był trudniejszy do zniszczenia. Gdy chcę zagrać bardziej defensywnie lub nastawiam się na odbijanie po podłożeniu spajka, moje pułapki rozmieszczam w taki sposób. Pozwalają mi one grać pod rusztowaniem, jak i na nim z obu stron. Jeśli już mówimy o pozycji pod rusztowaniem, to przygotowałem dla Was dwie świetne cyberklatki, które z pewnością pomogą Wam w obronie i pozwolą na zdobycie kilku eliminacji. Obie klatki rzucamy ze schodów. Pierwszą, na stronę prawą, rzucamy dokładnie z tego miejsca. Celujemy dokładnie w tę ciemniejszą linię i rzucamy. Cyberklatka ląduje na półce, a ja już przygotowuję się do rzucenia drugiej klatki, tym razem na stronę lewą. Tutaj podobnie stajemy dokładnie na środku schodka i celując w ciemniejszy punkt rzucamy naszą umiejętność. Takie cyberklatki można wykorzystać grając, jak już wspomniałem, pod rusztowaniem, ale świetnym miejscem na ich wykorzystanie może być również granie na elektryku, w ogrodzie czy za drewnianą skrzynką po lewej stronie punktu A. Na koniec kamera szpiegowska Cyphera, która rzucona w dobry sposób może nam dać mnóstwo informacji o pozycji przeciwników. Pierwsza, agresywna kamera rzucona na początku rundy pozwoli nam zorientować się w sytuacji pod punktem A i poinformować naszych sojuszników o ewentualnym ataku lub jego braku. Kamera rzucona na niebieską ścianę jest najbardziej standardowa. Pozwala nam ona sprawdzić zarówno główną bramę, jak i wejście od krótkiej, a jeśli nie zostanie zniszczona przez wroga, da nam informację o całym punkcie przy odbijaniu. Jeśli jesteście w stanie poprosić kolegę z drużyny o ograniczenie wizji w miejscu cyberklatki na starcie rundy, ta kamerka może zagwarantować Wam ogrom informacji na środku, gdy wrogowie nie będą za bardzo wiedzieli, gdzie jej szukać. Jeśli chodzi o punkt B, tutaj jest już dużo prościej. Potykacz rzucony w tym miejscu nie tylko da nam informację o pozycji przeciwnika, pozwoli nam on również na wyeliminowanie go przez ścianę na całej jej długości. Druga linka pokryje praktycznie całe przejście i nie pozwoli atakującym niepostrzeżenie dostać się na rynek ani na sam punkt. Tak samo jak na punkcie A, tutaj również mamy kilka magicznych cyberklatek, dzięki którym zdobędziemy ogromną przewagę nad atakującymi. Tym razem obie rzucamy z tego samego miejsca. Ustawiamy się na łączeniu dwóch cegieł, idealnie przed wejściem do rynku i celujemy najpierw w tę ciemną kropkę, a następnie w prawy dolny róg tej tablicy. Obie klatki pozwolą nam wyeliminować przeciwników, zanim będą w ogóle mieli okazję nas zobaczyć. Zazwyczaj to klatka na prawą stronę najbardziej się przydaje. Czas na kamery na punkcie B.
Agresywną możemy rzucić przez okno. Pozwoli nam ona przygotować się na ewentualny rush punktu B. Druga kamera jest kamerą zdecydowanie bardziej defensywną. Podchodzimy na sam róg i skacząc rzucamy kamerę jak najwyżej. Takie umiejscowienie naszej popisowej umiejętności pozwoli nam zdobyć informacje o całym punkcie. Widzimy dzięki niej wejście na punkt B, jak i jego wnętrze, schodki, wejście na rynek i nawet możemy zdobyć nieco przedwczesne informacje widząc przez okno. Pora na Haven i punkt A. Na początek dwa proste potykacze, które możemy rzucić jeszcze przed startem rundy. Jeśli spodziewamy się przeciwników chodzących kanałami, czasem lepiej jest rzucić potykacz w taki sposób. Jak widzicie, bardzo trudno będzie go zniszczyć, nie aktywując go, jeśli nie mamy do dyspozycji bombowej paki lub strzałki Sowy. Oto dwie linki, które przeszkodzą naszym przeciwnikom w podłożeniu spajka. A to pułapka, która pozwoli nam grać za główną skrzynią, czy też w wieży. Jeśli uda wam się wyjść z okna w taki sposób, to mam dla was świetną kamerkę. Jest bardzo wysoko i jeśli przeciwnicy jej nie znają, a wy umiejętnie będziecie nią operować, to nigdy jej nie znajdą. Bardzo dobrą kamerką podczas odbijania jest również ta, którą widzicie teraz na ekranie. Często będziecie ją rzucać, czekając aż skończy się podniebny dym Brimstone'a lub mroczna osłona Omena, która odetnie wam wizję w wieży. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nic nie powiedzieliśmy o cyberklatkach. Punkt A jest tym, który często będziemy musieli odbijać po tym, gdy przeciwnik podłoży na nim spajka. Takie cyberklatki pozwolą nam sprawdzić pozycję i odbić punkt bez obaw, że ktoś wyeliminuje nas z długiej czy krótkiej. Jeśli chodzi o punkt B, to mam dla was dwa potykacze i defensywną kamerkę. Takie umiejscowienie potykaczy nie pozwoli przeciwnikom w pełni podłożyć spajka lub zająć też całego punktu bez ich wcześniejszego zniszczenia, a kamera szpiegowska niewidoczna ze środka da nam informację o tym, czy przeciwnicy są już na punkcie i sprawdzi niewygodne kąty. A druga kamera, czyli ta, pozwoli nam zobaczyć również środek, chociaż istnieje większa szansa, że zostanie szybko zniszczona. Na punkcie C standardowy potykacz na długiej. Jeśli chcemy pomóc koledze, który gra w garażu, powinniśmy rzucić taką linkę. Łatwo jest tu ocenić odpowiednią wysokość, patrząc na ramki skrzynek. Linka rzucona na wysokości ramki drugiej skrzynki zawsze będzie idealna. Przy wyjściu z garażu możemy rzucić pułapki na całej długości. Jeśli dorzucimy do tego cyberklatkę, to możemy zdobyć bardzo łatwe zabójstwo na przeciwniku, który nawet nie będzie wiedział, skąd do niego strzelamy. Teraz pora na to, po co tutaj przyszliście. Kilka magicznych cyberklatek. Ustawiamy się w rogu i celujemy na środek belki na poziomie tego zgrupienia rurki. Dzięki tej klatce widzimy przeciwników wychodzących z garażu na punkt C. Można do niej strzelać stąd lub z windy. Jeśli szukacie klatki na długą, nic prostszego. Ustawiacie się przy skrzynkach i celujecie w czubek zgięcia tej trąby. To pozwoli wam strzelać do zszokowanych wrogów zza windy czy zza środkowej skrzyni. Klatka odpalona. Przygotowałem też dla was kamerkę, która oprócz samego punktu C widzi nieco przeciwników, którzy dopiero przygotowują się do wejścia na długą. Powinna ona lądować na tym wybrzuszeniu. Jest dosyć trudna do rzucenia i warto ją sobie dobrze przećwiczyć. Inne kamerki to ta standardowa agresywna
i ta standardowa defensywna. To tyle jeśli chodzi o mapy Ascent i Haven. Teraz znacie już moje sztuczki na Cypherze, ale możliwości jest bardzo wiele. Zawsze możecie znaleźć coś, o czym nikt jeszcze nie wie, ale pamiętajcie, że najważniejsze to zaskakiwać i często zmieniać swoje rozstawienia. Zatem powodzenia w waszych meczach!